Witam Was na moim kanale, w kolejnym materiale, ale na wstępie tego materiału chciałem Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście ze mną, że ten kanał powoli się rozrasta, cały czas przybywa subskrybentów, że udzielacie się w komentarzach, że no, ta rozmowa jest w jakiś sposób na jakimś poziomie. No i co? No i dziękuję Wam za to serdecznie i przede wszystkim no, zachęca mnie to do robienia dalszych materiałów, pokazywania Wam tego i uświadamiania, jak to wszystko wygląda. Ale do rzeczy. W dzisiejszym materiale chcę Wam przedstawić no, taki oto zamek. To jest zamek sterowany smartfonem, czyli tu jest cały mechanizm, tu jest i to się łączy ze smartfonem. No i można go po prostu, o, może tak to pokażę, przerzucić dotykiem palca od strony wewnętrznej lub z zewnętrznej strony po prostu kluczem, tak? Czyli to jest strona zewnętrzna, to jest strona wewnętrzna. Ja dostałem ten zamek, to nie jest świeży zamek, to jest w ogóle zamek, on się nazywa Gerdalock i to jest pierwsza generacja tego zamka. Ja go dostałem od klienta w zasadzie za darmo, bo wymieniałem mu zamek, dostał, no, miał tam inne zamki do wymiany. Nie chciał tego zamka, chciał go wyrzucić, więc ja go sobie wziąłem. Zresztą one kiedyś tanie nie były, dosyć drogie były to zamki. Pozwolił mi go zabrać, wziąłem go sobie na warsztat, pomyślałem sobie, może go rozbiorę sobie na części. Zawsze będę miał na jakieś, że tak powiem, organy, jak będą mi potrzebne ten zamek, albo po prostu będę miał go do zabawy, żeby móc się z nim pobawić, że tak powiem, trochę bardziej. Ja ten zamek znam, kiedyś je montowałem nawet. Ale no niestety nasze drogi z tą firmą się rozeszły, przestaliśmy razem współpracować, a może istety, bo no, bo tak naprawdę przy dłuższej zabawie z tym zamkiem znalazłem jeden bardzo słaby punkt, o którym właśnie chcę Wam powiedzieć w tym zamku. No i tak naprawdę, no niestety muszę z przykrością powiedzieć, jeśli masz ten zamek w swoim domu, no nie jest to bezpieczna opcja, proponuję to wymienić w jak najszybszym czasie na inny zamek, żeby nie było niejasności, mówię o pierwszym modelu zamka Gerdalock, czyli dokładnie o tym, nie wiem jakie są następne generacje, nie miałem ich w pazurach, nie bawiłem się nimi, nie mogłem wziąć ich na warsztat i prześwietlić po swojemu, natomiast ten wpadł mi w ręce, więc miałem chwilę, żeby się nim po prostu bardziej przyjrzeć, że tak powiem, pogrzebać w nim trochę. No i niestety znalazłem coś, co no nie powinno mieć tak naprawdę miejsca. Tym bardziej, że tak jak wspomniałem wcześniej, to nie były tanie zamki. Nie wiem nawet, czy one są w tym momencie na rynku, ale na pewno sporo ich się swojego czasu sprzedawało. No i muszę Wam o tym powiedzieć, bo jest to karygodny błąd, który nie wiem, czy producent nie przewidział, czy nie wzięli pod uwagę. W każdym bądź razie o tym w dalszej części. Ok, i przechodząc do meritum, więc tak, tak jak pokazywałem wcześniej, tu jest cały mechanizm, który otwiera, zamyka ten zamek i łączy się przede wszystkim ze smartfonem. Z tej strony jest gałka, strona wewnętrzna tego po prostu zamka, który można, no nie wiem, w razie jakiegoś rozładowania telefonu czy awarii po prostu tego zamka z drugiej strony otworzyć awaryjnie. Natomiast no i tu jest oczywiście przycisk, którym po prostu wciskając otwiera się bądź, może ja to pokażę najlepiej, otwiera się bądź zamyka, znaczy właściwie zamyka i otwiera zamek. Więc tak, dobra, zamknijmy go po raz kolejny. No i powiedzmy, że jest zamknięty. Nieważne, czy byłby tu szyld antywłamaniowy, czy jakby to nie była wkładka osłonięta, to ona nie stawia żadnego oporu. Może tak, może nie można jej otworzyć zwykłym drutem, bo zresztą na innym z materiałów, zresztą na moim kanale pokazywałem, jak otworzyć wkładkę z pokrętłem bez klucza. Otwierałem to zwykłym takim zagiętym drutem. Dokładnie ta wkładka ma dokładnie tą samą bolączkę, ten sam błąd. I można tak samo otworzyć, może nie drutem, czymś takim. Ja to kupiłem kiedyś na AliExpress do przerzucania właśnie takich wkładek z gałką.
Można to zrobić bez najmniejszego problemu. Za chwilę Wam to pokażę, że tak można zrobić bez, czy włożę w ten sposób, czy włożę tak, bez różnicy, aby po prostu dojść do sprzęgła, które jest na sprężynie. I wystarczy nacisnąć sprzęgło tak, jak się wkłada klucz, czyli naciskam sprzęgło i po prostu bez wytrychowania ten zamek można otworzyć albo zamknąć, jak to woli. No to jest w ogóle coś, co nie powinno mieć w ogóle miejsca. Tym bardziej, że no, ta wkładka ponoć jest zwana antywłamaniową, więc no... No, brak mi słów. Nawet nie wiem, jak to komentować po prostu. No, takie proste błędy są robione w konstrukcji zamka i nawet, nawet nie wiem, jak to skomentować, żeby było dobrze. Generalnie syf, kiła i mogiła. Nie polecam. Jeśli macie taki tego typu zamek, wymieńcie go natychmiast. I żeby była sprawa jasna, mówię tylko o pierwszym modelu zamka Gerdolog. Nie wiem, jak jest w późniejszych modelach. Wiem, że w najnowszych modelach nie ma już tej wkładki, jest inna wkładka, więc bardzo możliwe, że zostało to poprawione. Nie wiem, nie bawiłem się tamtą wkładką, nie chcę się wypowiadać, nie chcę się mądrzyć, ale jeśli chodzi o tą starą wkładkę Gerdy, czyli to ProSystem, ten zresztą... do zamka Gerdalog. No, nie nadaje się to do mieszkania. Ja bym nawet tego spiżarce nie założył, a co mówić w domu. To chyba tyle. Zaraz podsumowanie. Sami widzieliście, jakie to jest zabezpieczenie. Ta wkładka jest niby antywłamaniowa. Znaczy, generalnie wkładki do drzwi ProSystem jakąś tam robotę robią. Oczywiście można jest wytrychować, ale trzeba mieć jakąś wiedzę czy coś. No natomiast wkładka, której nawet nie trzeba wytrychować, wystarczy czymkolwiek przepchnąć sprzęgło i da się to otworzyć. Może nie zwykłym drutem, ale czymś trochę bardziej stabilnym, twardszym. No jest rzeczą nie do przyjęcia. Zawsze to będę krytykował, no i zawsze będę to tępił. Jeśli macie takie zamki, wymieniajcie je natychmiast. Jeśli chodzi o nową generację Gerdalog, to ciężko mi powiedzieć, jak to jest. To już trzeba, nie wiem, się dowiadywać gdzie indziej. Może gdzieś są jakieś materiały na ten temat. Natomiast jak mi się dostanie w pazury, obiecuję Wam, że sprawdzę to i zrobię jakiś o tym materiał. Natomiast na tą chwilę nie współpracuję z tą firmą. Nie mam możliwości tego zamka uzyskania. Ten dostałem grzecznościowo do zabawy, więc tak jak wspomniałem wcześniej, więc skorzystałem z tego dobrodziejstwa. I chyba tyle. Obserwujcie mnie, komentujcie, bardzo proszę, udostępniajcie dalej. Uświadamiajmy się wzajemnie przede wszystkim. Ja Was będę uświadamiał, jeśli coś będzie bublem, będę Was uświadamiał, też również mówił o rzeczach dobrych. To nie jest tak, że tylko będę krytykował. Obserwujcie mnie, bądźcie ze mną. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że mam takie wsparcie. Dzięki za tą rozmowę w komentarzach. Jest mi niezmiernie miło, że jesteście po prostu ze mną. Tak po ludzku, po prostu. Dzięki serdecznie. Pa.